Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Chciałabym się zmierzyć z pytaniem, jak rozumiem, że Jezus jest współistotny Ojcu oraz że stał się człowiekiem. Spróbuję odpowiedzieć to na przykładzie tej rośliny. Jest to drzewo czereśni. Co znaczy współistotny? Współistotny znaczy współzależny. Tak jak te pąki nie mogłyby się rozwinąć bez tej gałązki, która prowadzi do korzenia, stąd czerpie wodę i potrzebne minerały. Tak, Jezus Chrystus jest współistotny Ojcu, jest współzależny, współważny. Jezus Chrystus został powołany do życia tu na ziemi, by wykonać bardzo ważną misję, najważniejszą w dziejach ludzkości, by wybawić nas od grzechu, by wybawić nas od sideł szatana. Jego słowo, gdy stał się człowiekiem, nabrało innego wydźwięku. Jesteśmy sobie w stanie to wyobrazić i dostosowywać różne sytuacje, z którymi mamy do czynienia, z Jego życiem, z Jego zachowaniem i z Jego miłością. Jezus Chrystus stał się człowiekiem, by być bliżej nas, by wybawić nas z niewoli grzechu. Tak jak każdy z nas jest na tej ziemi, dlatego że jest kochany, chciany. My, chrześcijanie, którzy słyszeliśmy dobrą nowinę, którzy usłyszeliśmy o Jezusie Chrystusie, którzy Go spotkaliśmy, mamy nieść innym Jego dobroć, Jego miłość, Jego radość, za którą tak naprawdę tęskni każdy z nas z Panem Bogiem.